Jeżeli to robimy dla siebie, bo jesteśmy na takim etapie, że chcemy, żeby było tak świątecznie i tak rodzinnie, to róbmy to. Natomiast nie róbmy tego dla innych, z wyjątkiem dzieci. Ja myślę, że dla dzieci można. I ja sobie życzę, żebyś ty sobie życie ułożyła, dziecko urodziła, za mąż wyszła, po Bożemu. Pozwólmy sobie na to, żebyśmy różnie spędzali czas, bo jesteśmy różni i to szanujmy i pamiętajmy, że to nie jest przeciwko komuś, tylko to jest dla nas samych. Kochani, witam Was serdecznie na kanale Malina Błańska. Dzisiaj porozmawiamy o świętach i o roli kobiety przy przygotowaniu świąt, czyli troszeczkę o takim terrorze świątecznym. Moim gościem dzisiaj jest Maria Rotkiel. Cześć, Witam. Marysia. Cześć. Powiedz mi, jak wyglądają Twoje przygotowania do świąt? Wpadasz w szał? Moje święta wyglądają dokładnie odwrotnie, niż mówię, że wyglądać powinny. I bardzo często, jak pracuję z kobietami, które są perfekcjonistkami, które mają tendencję do wpadania w różne szały, przesadzania, denerwowania się, to mówię, słuchaj, opowiem ci o podejściu, postawie, ćwiczeniach, praktykach, których się sama próbuję nauczyć, może tobie pójdzie lepiej niż mi idzie. Bo moje święta wyglądają tak, że się napinam, żeby było ślicznie, idealnie, odkąd jest na świecie mój synek. 6 lat temu miałam do świąt dystans, to znaczy potrafiłam wyjechać z przyjaciółmi, potrafiłam spędzić je sama, z partnerem narzeczonym, z psami, kotami, z rodziną też, ale miało być miło, lubiłam coś zjeść smacznego, przede wszystkim odpocząć, bo dużo pracowałam. Natomiast odkąd jest moje dziecko na świecie, to mi się tak ubzdurało, że ma być idealnie i robię dokładnie to, co robiła moja mama, co mnie doprowadzało do szału. Sztafeta pokoleń. Do szału, dokładnie. Ona biegła po prostu z tą pałeczką za mną, ja uciekałam i w końcu mi ją przekazała i teraz ja z wywieszonym językiem kupuję różne durnostójki, czyli te mikołajki, reniferki, gwiazdki, bombki, świeczki. Choinka ma być wielka, pięknie przystrojona, ma być posprzątane, ma być super jedzenie, ma być dużo prezentów. I ja na koniec po prostu taka ledwo żywa. Czyli dokładnie tak moim zdaniem, jak nie powinno być. To znaczy za dużo idzie pary w gwizdek, za dużo idzie energii w przygotowania i taką trochę powierzchowność, żeby było ładnie, a za mało takiej jest celebracji, koncentracji i zastanowienia się, co jest tak naprawdę w te święta dla mnie ważne. Czyli tarara, szewc bez butów chodzi. No widzisz, właśnie Maria, bo w moim profilu na Instagramie poprosiłam dziewczyny, by powiedziały mi, czym się stresują. Nie? I one mi napisały takie historie, które w zasadzie każda z nas pamięta, ale zobacz, jaki cytat. Trzyma mnie już od listopada, tydzień przed, nie pamiętam w ogóle, jak się nazywam. Dla wszystkich oczywiste jest to, że Wigilia jest na mojej głowie, dla mnie również. Spotkałam się też jeszcze z takim zdaniem, nie pamiętam brudnych podłóg, ale pamiętam mamę ciągle w fartuchu. Czy to tylko my sobie, kobiety, to robimy? Znaczy, my pozwalamy sobie robić, ale jeszcze, przepraszam, nawiążę do osobistych doświadczeń. To, co bardzo mi pomaga i pomaga mi w pracy z innymi kobietami, to jest zastanowienie się, na jakim etapie życia jesteś i co jest dla ciebie ważne. Bo możemy sobie wpadać w różne szały i możemy gdzieś się troszkę nadwyrężać. Pytanie, czy nas to bawi, czy to jest dla nas ważne. Ja nie bez kozery powołuję się na własny przykład, bo prawda jest taka, że mnie na tym etapie życia taki ustrojony dom, reniferki, mikołajki bawią. Po prostu mnie to bawi. I w dużej mierze robię to dla siebie, robię też to dla swojego dziecka. Natomiast mam nadzieję, że moi rodzice nie będą tego oglądali, nagrania, z całą sympatią do ciebie. Nie robię tego dla dziadków, nie robię tego dla wujka i cioci i dla mojej siostry, tylko robię to, bo mnie to bawi, bo mam małe dziecko i uwielbiam w jego oczach ten zachwyt, kiedy przychodzi Mikołaj, bo my zamawiamy tylko Mikołaja, że to niby Mikołaj, chociaż już mój synek rozkminił, że to chyba nie do końca tak wygląda. Więc jeżeli to robimy dla siebie, bo jesteśmy na takim etapie, że chcemy, żeby było tak świątecznie i tak rodzinnie, to róbmy to. Natomiast nie róbmy tego dla innych, z wyjątkiem dzieci. Ja myślę, że dla dzieci można. Ale jeżeli to robimy, bo jest presja otoczenia,
to dokładnie wchodzimy w buty naszych mam. Bo to jest problem pokolenia naszych mam, że one były w stanie się bardzo nadużywać, czyli jak teraz ładnie mówimy, przekraczać swoje granice i nie robiły tego moim zdaniem dla siebie często, tylko właśnie dlatego, że była taka presja. Robienie czegoś pod wpływem presji otoczenia, to jest robienie sobie ogromnej krzywdy. No ale no, znasz kobietę, która powie, nie będzie Wigilii, albo robicie ją ze mną, nie? Znam. No? Znam, po trzech spotkaniach ze mną, tak mówią kobiety. Naprawdę. Czyli słyszysz o tym problemie w gabinecie, tak? Bardzo często. Znaczy słyszę, tak, słyszę o problemie, inni ode mnie oczekują i to jest a propos świąt, ale też różnych innych, mniej lub bardziej ważnych sytuacji. Inni oczekują, wymagają, ja nie chcę, to jest nie moja bajka, to nie jest dla mnie fajne, ja się z tym źle czuję. To często słyszę. No i co jest z tym związane, bo tak chyba powinno być. Ale gdzie tak jest napisane? Kobiety bardzo często muszą przejść w swoim życiu taki etap, moje życie jest dla mnie, nie dla innych. Częściej niż mężczyźni, bo my tak cały czas jesteśmy wychowywane. To jest cały czas ten sam problem. Na dziewczynkach jest dużo większa presja bycia grzeczną, ustępowania chłopcom. No ja do tej pory czasami jak słyszę, oj ustąp mu, mowa o moim synku, jak na przykład bawi się z koleżanką, to ja interweniuję. No nie, nie ustępuj, musicie się dogadać, znajdźcie kompromis, a może Adaś ci ustąpi. Co to znaczy ustąp mu, że jest chłopakiem? No. Bo chłopcy głośniej krzyczą. Bo są bardziej niegrzeczni, bo im tak wolno, bo są mniej dojrzali, tak? Bo sześciolatka, uważam, że jest różnica między dziewczynką w wieku lat 6, a chłopcem 6. Oczywiście mówię o tym wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. No jednak dziewczynki są dojrzalsze i nie mówię tego z własnego doświadczenia, tylko tak też wynika z badań. Szybciej pewnych kompetencji się uczą, kompetencji społecznych, szybciej piszą, szybciej czytają. Oczywiście są wyjątki, tak? I mój synek, jak inni chłopcy i na pewno synowie pań, które nas oglądają, są najwspanialsi, najmądrzejsi na świecie, ale fakt jest taki, że dziewczynki po prostu najczęściej troszkę szybciej dojrzewają. No i już od malutkiego robimy sobie tę krzywdę. My robimy krzywdę dziewczynkom cały czas i ja jestem bardzo na to wyczulona. Patrzę na dzieci z racji tego, że mam małe dziecko. I to się zdarza bardzo takim otwartym, pewnym siebie mamom, że potrafią powiedzieć, dobra, sprzątamy w pokoju, powiedzmy, Ala, to ty posprzątaj. No ale bawiła się razem z Adasiem. Dlaczego ma Ala sprzątać? Sprzątają Adaś i Ala. Czego nie powinniśmy robić, mając córki, by te córki nie powtarzały, nie powielały naszych problemów potem? Dzieci uczą się przez modelowanie, czyli obserwowanie. Więc starajmy się żyć odważnie, w zgodzie ze sobą, podejmować takie decyzje, na jakie jesteśmy na ten moment gotowe i robić to, czego my chcemy, co jest dla nas ważne. Jak dzieci będą patrzyły na mamę, która mówi, w tym roku zrobię takie święta, że wszystkim szczęki opadną, bo mam na to ochotę i będzie po prostu pięknie, będzie świątecznie, będą dekoracje, będzie Mikołaj, będzie 12 potraw i będzie po prostu prześlicznie świątecznie, bo mam na to ochotę. A na następny rok mama mówi, słuchajcie, jestem zmęczona, na święta wyjeżdżamy. Jeżeli dzieci patrzą na taką kobietę, taką matkę, no to się uczą takiej postawy. A w wychowywaniu dzieci moim zdaniem złota, już dość stara zasada, bo mająca około 100 lat, traktujmy dzieci indywidualnie. Ja powiedziałam przed chwilą, że dziewczynki są bardziej dojrzałe, bo taka jest prawda. Ale to nie jest do końca ważne, czy to jest chłopczyk, czy jest dziewczynka. Chodzi o to, na co dziecko jest gotowe. Jeżeli ta dojrzałość sprawia, że na coś jest gotowe, to super. Jeżeli nie jest jeszcze gotowe, to dostosujmy to do tego dziecka. Uważam, że traktowanie indywidualnie dziecka i podejście nie przez pryzmat płci, tylko przez pryzmat jego preferencji, jego temperamentu, kształtującej się osobowości. To jest klucz do tego, żeby wychować człowieka, który lubi i szanuje siebie, ale też lubi i szanuje ludzi, rozumiejąc, że ludzie są różni, co nie znaczy, że nie mamy być sprawiedliwi. Czyli jak sprzątamy po zabawie, to wszyscy sprzątamy. Nie przypominam sobie, żeby... Przepraszam, Paweł, że jadę po moim bracie,
ale żeby, wiesz, on się jakoś wyrywał w dzieciństwie. Mamo, ja ci pomogę, nie? Przy Wigilii. Więc myślę, że może tutaj też jest taka rola po prostu. Jestem kobietą, dobra, wy wszyscy jesteście przekonani, że to jest moja rola, ale moją rolą jest powiedzieć, ty robisz to, ty to, ty to, ty to. Mam Adama lat 40 parę i Adasia lat 6. I mówię chłopcom, słuchajcie, jest to i to do zrobienia. I teraz kto robi co? Na przykład mój synek uwielbia myć podłogi. Jest w stanie z tym mopem po prostu godzinę latać po całym domu. No więc on myje podłogi. Umyłabym lepiej. Bardzo lubi piec ciasta ze mną. To jest jedyne, co ja w miarę potrafię robić. Oczywiście zrobimy taki bałagan, że znowu trzeba myć podłogi, no ale przecież chodzi o to, żeby się fajnie bawić. Więc w takim indywidualnym podejściu do domowników i do ludzi robimy tak, że człowiek, obojętnie ile ma lat, jest włączony w te przygotowania i pomoc i potrafi, i chce, i może wybrać sobie coś, co jest zgodne z jego umiejętnościami. Dlaczego mamy kogoś wkładać w nie swoją bajkę? Dlaczego ktoś ma gotować, kto nie potrafi gotować? Sprzątać ktoś, kto nie znosi sprzątać? Jak naprawdę się tak zastanowimy, to każdy coś sobie wybierze. Coś, co jest najbardziej zgodne z tym, co lubi robić. Więc jest lista zadań i sobie wybieramy. Każdy coś zrobi, co go bawi i cieszy. Jeszcze chciałabym o tych takich demonach samej Wigilii porozmawiać, bo jedna rzecz to jest przygotowanie, o czym co już przegadałyśmy. Stres opłatkowy. Wiesz, o czym mówię? Wiem, bo pamiętam życzenia, jeszcze jak nie miałam partnera takiego rokującego na przyszłość i dziecka i moją świętej pamięci babcię, która ze łzami w oczach, tak było jakieś 15 lat pod rząd. Kochanie, czy tam wnusiu, to mogą być moje ostatnie święta, bo babcia 15 lat się przygotowywała do odejścia. Więc 15 lat słyszałam, że to są jej ostatnie święta i ja sobie życzę, żebyś ty sobie życie ułożyła, dziecko urodziła, za mąż wyszła, po Bożemu, a nie tak w tym mieście żyjecie na kocią łapę. No i tutaj babcia zaczynała płakać. Cudowną była kobietą, ale to była gehenna. Dzisiaj opowiadasz z uśmiechem o tym, ale ja ze 4 lata. Słyszałam takie pytania. Co ta kobieta ma odpowiedzieć? Ja mówię z jednej strony poważnie, bo rozumiem babcię, bo tak przeżyła życie, to był jej system wartości i nigdy nie starałam się tego złamać, natomiast to, co można zrobić, to można patrzeć głęboko w oczy komuś, kto cię kocha i to mówi, bo cię kocha i mówić spokojnie, ale ja jestem szczęśliwa, mi jest dobrze tak, jak jest. I ja pamiętam takie rozmowy, że potem też, na szczęście moja babcia miała specyficzne poczucie humoru, to chyba u nas jest rodzinne i ona potem sama się z tego śmiała. Więc trochę dystansu, trochę uśmiechu i pamiętajmy, że jak ktoś nas swoim zachowaniem denerwuje, irytuje, męczy, to zastanówmy się, jaka jest motywacja tej osoby. Bardzo często jest tak, że motywacja jest dobra, znaczy, bo ona chce dobrze dla nas, tylko to jest jej rozumienie dobrze. I jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że ktoś męczy, przynudza, ale chce dobrze i ma dobrą, taką pozytywną motywację, to jest nam łatwiej poradzić sobie z takim zachowaniem. Bo ja wiem, że ona nie robi tego specjalnie, że ona nie chce dla mnie źle. Ona naprawdę po prostu sobie wymarzyła życie dla swojej wnusi. I wtedy po prostu ten dystans pomaga 15 lat znosić to samo. Maria, czy z doświadczenia swojego gabinetu wiesz, co się działo z osobnikami, którzy się wyłamali z tego społecznego nurtu, czyli na przykład nie przyszli na Wigilię, albo nie przygotowali jej tak, jak rodzina by oczekiwała, wymagała, może dało jakąś drakę przy tym stole wigilijnym, zamiast 12 potraw były 4. No i często super. W każdej rodzinie, żeby przełamać takie stare, przekazywane z pokolenia na pokolenie schematy, które często nas i ograniczają, i tak naprawdę sprawiają, że nie do końca się dobrze czujemy, powinna się trafić tak zwana czarna owca, która zrobi inaczej. I naprawdę moje doświadczenie właśnie terapii systemowej, czyli rodzinnej jest takie, że taka czarna owca uczy. Uczy tego, że można inaczej i to nie jest przeciwko komuś, to nie jest na złość babci, mamie, to jest po prostu inaczej, po mojemu. I można zrobić inaczej i się okazuje, że te sztywne schematy puszczają. Że w tej rodzinie to tak jakby okno otworzyć w takim dusznym pomieszczeniu. W tej rodzinie pojawia się więcej luzu, więcej swobody, więcej śmiechu. Ważniejsza jest atmosfera przy stole niż to, czy jest wysprzątane.
Moje doświadczenia z takimi wyłamującymi się osobami, takimi czarnymi owcami są z reguły bardzo pozytywne. Jeżeli nie robimy tego agresywnie, jeżeli potrafimy komuś powiedzieć, ale mamo, to nie jest przeciwko tobie, bo taka płacząca mama do telefonu, to nie będzie w tym roku rodzinnych świąt. Ale przecież wy się spotykacie, no mnie nie będzie, bo ja jadę na narty. To w przyszłym roku zrobimy wspólne. Tego się nauczyłam w swojej pracy, że kluczem do budowania i pielęgnowania relacji jest rozmowa o tym, jaką mamy intencję i trochę tłumaczenie, dlaczego coś robię. Bo bardzo często przypisujemy zachowaniom złe intencje i dlatego się denerwujemy. Mama się denerwuje, bo uważa, że my lekceważymy tradycję. I lekceważymy ją, tę mamę. To jest jej jedyna okazja na zobaczenie dzieci, tak? Tak, to się nazywa w psychologii poznawczej, którą ja uprawiam od 20 paru lat, to się nazywa schematy, takie schematy myślowe. Mamy schematy myślowe, schematy zachowań, przekonania. Czyli ludzie mają różne przekonania i jak się okazuje, gdy zaczynają o tych przekonaniach rozmawiać, to połowę konfliktów nie ma. Bo ja myślałam, że ty to robisz, bo coś. Nie. Ja to robię z innego powodu. Jeżeli to cię uraziło, to przepraszam, ale ja ci powiem o tym powodzie, może przestaniesz się na mnie obrażać i denerwować. Czyli tłumaczmy ludziom, dlaczego coś robimy i mówmy im, jak się czują obrażeni, że to nie jest przeciwko nim, tak? Że to jest coś, robię dla siebie, nie przeciwko tobie. Ja to się już tak nauczyłam z moją rodziną, że mówię, to nie jest historia o tobie, to jest historia o mnie. Więc nie bądź urażona. To nie jest ani o tobie, ani przeciwko tobie. Nawet nie dla ciebie, tylko to jest dla mnie. Jeżeli mnie kochasz, no to uszanuj. Maria, to może przypomnijmy, dlaczego święta są ważne? Bo czy są w ogóle ważne? Ja uważam, że każdy powinien sobie na to pytanie sam odpowiedzieć, pamiętając o tym, że odpowiedź będzie w dużej mierze zależna od tego, na jakim etapie jest życia. Jak za dużo ktoś pracuje, to święta są po to, żeby odpocząć. Święty jak ktoś spokój. Jest osobą wierzącą i dla niego wartości związane z wiarą mają znaczenie, to święta są po to, żeby to celebrować, czasami sobie przypomnieć o tym, jak ktoś jest na takim etapie, że ma małe dziecko i po prostu uwielbia to całe wariactwo świąteczne, to będzie do tego przykładał wagę. Niech każdy sobie na to pytanie odpowie i niech każdy święta spędza tak, jak tego potrzebuje. Kto potrzebuje odpocząć, niech odpoczywa. Kto się cały rok odchudza, to niech się najje. Kto jest tęskniony za rodziną, to niech spędzi te święta z rodziną. Naprawdę, pozwólmy sobie na to, żebyśmy różnie spędzali czas, bo jesteśmy różni i to szanujmy i pamiętajmy, że to nie jest przeciwko komuś, tylko to jest dla nas samych. I można bardzo fajnie patrzeć, jaki ktoś ma pomysł i może się okazać, że za parę lat będziemy dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest teraz ta osoba. Ja pamiętam moją ciocię, która właśnie uwielbiała tak przystrajać dom. Ten dom po prostu wyglądał jak na takim, wiecie, festynie. Tam były jakieś światełka, jakieś błyskotki się jechało. Mieszka w mniejszej miejscowości i się już z granicy tej miejscowości, a było jeszcze tam... On już machał do ciebie ten domek. Ten dom, jak z wesołego miasteczka. Dla dzieciaków raj. A ciocie to po prostu kręciło. No i super. A gdyby ciocia następnego roku powiedziała, nie chce mi się, sorry, dzieci, nie ma światełek. No i fajnie. Znaczy myślę, że byłaby histeria. Ale ja się swojego podejścia takiego, no i fajnie, nauczyłam od kogoś, kto mi pokazał, na szczęście w miarę wcześnie, jak byłam jeszcze taką osobą poszukującą sensu życia, nie mówię, że go znalazłam, poszukuję, ale jakby teraz jestem bliżej, to spotkałam na swojej drodze kogoś, kto taki wyciął numer, powiedzmy, robił coś, do czego przyzwyczaił innych i w końcu powiedział, nie, ja teraz robię inaczej, bo mi się już nie chce, bo jestem zmęczona. I pamiętam, że mi się to bardzo przydało, bo zrozumiałam, że tak można. I ten ktoś właśnie powiedział coś mądrego. To nie jest przeciwko wam, ja się na was nie obrażam. Po prostu w tym roku nie chce mi się, nie mam na to siły, będzie inaczej. No i fajnie. Fajnie jest doświadczyć tego, że może być inaczej, bo każdy ma prawo robić po swojemu. Taka prawda życiowa. Ja myślę, że to jest prawda, którą możemy skończyć. Mariu, dziękuję ci bardzo, a was proszę, subskrybujcie kanał. To się zawsze, kurde, źle kończy. No. Ale to są najpiękniejsze momenty. No to już wiecie, subskrybujcie kanał. Na razie.